Witam na kanale Novato. Dzisiaj kilka migawek z instalacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji w takim domku, co było widać, ale zanim tam dojedziemy, to zobaczcie Państwo, jaka piękna powódź. Powódź to za duże słowo, bo to jest naturalne rozlewisko, jakie powstało tam, gdzie rzeka nie jest skanalizowana, gdzie jest możliwość rozlania się. A zobaczcie Państwo, jak dom jest wybudowany, stary dom na wyżej, na terenie wyższym, którego na pewno ta rzeka nie zaleje, a gdzieś tam w tej dolince ona się rozlewa swobodnie. Tak na marginesie. Rekuperacja nie musi być droga, jeżeli będzie zainstalowana, zaprojektowana, a później zainstalowana, kiedy mamy dostęp w budynku, kiedy możemy w przestrzeni sufitu podwieszonego zainstalować lub tam, gdzie jest jeszcze nie wylana wylewka. To zależy od warunków, jakie są na budowie. Także nie musi być droga, ponieważ centrala rekuperacyjna to może być prosty rekuperator z wymiennikiem entalpicznym. My używamy Mitsubishi Electric. Nie wymaga nagrzewnicy wstępnej, nie wysusza powietrza, kiedy jest duża wilgotność na zewnątrz, No a dobra, dosyć dobra. mała wilgotność To jest jak w tym wewnątrz domu. zimą. Obsługa sprowadza się do tego, że załączamy go i cieszymy się komfortem w naszym domu. Sam taki używam, bez nagrzewnicy wstępnej. Nie zamroził się przy minus 22 stopniach, działał prawidłowo. I na koniec jeszcze ujęcia z przepięknego wiosennego rozlewiska Sona, dopływ Kry, która jest dopływem Narwi, która jest dopływem Wisły. Pozdrawiam, sprawdzone, polecone, Novato.